Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem redaktor Onet.pl Marcin Wyrwał. Witam cię serdecznie, Marcinie. Witam cię, witam państwa. Marcinie, od kilku dni w sieci pojawiały się informacje dotyczące możliwości powstania polskiej jednostki pod auspicjami ukraińskiego MON. Wspominali o tym wolontariusze Fundacji Zakres, ale oficjalnie Onet Wiadomości, twój artykuł, potwierdziły te informacje. Co wiemy o tej jednostce, jak ona będzie wyglądać i co możesz nam powiedzieć na temat Polaków, którzy będą walczyć na Ukrainie pod auspicjami ukraińskiego MON? No to bardzo szeroki zakres tego pytania. To zacznę od tego, że w środę ostatnią ogłoszono rozpoczęcie formowania się tej jednostki. Czyli to nie znaczy, że tam już są wszyscy gotowi, tylko część ludzi faktycznie już jest. Część ludzi jest sprawdzana, a część ludzi dopiero się szuka. To będzie jednostka o tyle inna od tego, co widzimy w Międzynarodowym Legionie Obrońców Ukrainy. Zresztą wczoraj się spotkałem z wieloma naszymi ochotnikami. Być może niektórzy z nich będą właśnie w tej jednostce, to jeszcze trudno powiedzieć, że żołnierze podlegający pod Międzynarodowy Legion to są takie typowe jednostki frontowe, tak, posuwanie się dalej z frontem, oczyszczanie wiosek i tak dalej. Natomiast tutaj jakby z założenia idziemy o krok dalej. Po pierwsze, będzie to jednostka złożona tylko z Polaków. Tam zawsze w tych plutonach międzynarodowych jest tak, że oczywiście każde narodowości próbują się jakoś dobierać z sobą, ale jest 3 Polaków, 4 Amerykanów, jakiś Łotysz, jakiś Czech i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, żeby usprawnić też to wszystko na komunikacyjnym, będą sami Polacy. No i to nie będzie jednostka frontowa, to będzie jednostka specjalna, specjalizująca się w dywersji, w rozpoznaniu, będzie miała zdolności działania na tyłach wroga, jeżeli trzeba, bo też rozmawiałem z członkami innej już takiej jednostki, która już funkcjonuje, jednostki rosyjskiej RDK, to jest też o tyle łatwiejsze potem w działaniu, że to Ukraińcy będą mogli wspierać taką jednostkę specjalistycznym sprzętem przy bardzo precyzyjnych zadaniach. Marcin, Czy ten fakt powstania tej jednostki, no bo rozumiem, że ona będzie mniej więcej funkcjonowała na zasadzie tak jak działa, nie wiem, jednostka gruzińska, białoruska czy rosyjska. Czy ten fakt powstania tej jednostki wiąże się z tym, że Polaków chętnych do walki na Ukrainie jest coraz więcej? Ta liczba faktycznie rośnie, wzrasta, ale nie tak szybko, jakbyśmy to sobie wyobrażali. To jest wciąż liczba kilkudziesięciu, można powiedzieć, osób. To nie jest bardzo duża liczba. Tutaj powiedziałeś jednostki gruzińska, białoruska, rosyjska. To musimy sobie oddzielić. Jeżeli chodzi o te jednostki specjalne podlegające pod ukraińskie Ministerstwo Obrony, mamy do czynienia z 2 istniejącymi jednostkami i z 2, które się formują. Te istniejące to jest jednostka rosyjska i białoruska. Te powstające to jednostka polska oraz niemiecka. Czyli mówimy tutaj, tak naprawdę skład międzynarodowy się poszerza, ale skąd decyzja, żeby to nie wchodziło właśnie w ten skład Legionu Międzynarodowego, jakby to było do tej pory? No bo niewątpliwie informacja Onetu rozeszła się wszędzie, mówimy już o czysto jednostki typowo polskiej, więc skąd decyzja Ukraińców, żeby to w ogóle stworzyć? To jest kolejny krok w zagospodarowywaniu zagranicznych ochotników. Legion Międzynarodowy, który był z założenia i jest wciąż bardzo dobrym pomysłem, funkcjonującym w rzeczywistym, jakby na rzeczywistym froncie. To był dobry pomysł, jest nadal, natomiast on też ma swoje, no jako coś, co zostało stworzone natychmiast z potrzeby chwili, on oczywiście ma swoje problemy, ma swoje wady. Jednym z takich problemów są na przykład kwestie komunikacyjne,
są w tych samych plutonach, jednostkach, ludzie o różnych językach, nie wszyscy się dobrze porozumiewają, o różnym też takim rysie kulturowym, prawda, bo to przecież i ludzie z Europy Środkowej, Wschodniej, tak, ale są przecież ludzie z Ameryki Południowej, tak, są Japończycy, Tajwańczycy, także, no i tak jak powiedziałem, jedna sprawa to to, żeby w jaki sposób usprawnić działanie takich grup, a druga, żeby już jakby włożyć te grupy na wyższy poziom działania, tak? No bo wiem, że jednostka specjalna to jest coś już zupełnie innego niż typowe formacje frontowe. Marcin, czy ty masz jakieś informacje, czy w skład tych osób, które będą tworzyć tą jednostkę, wchodzą typowi ochotnicy, czy mamy też do czynienia z byłymi wojskowymi z naszego kraju? Ja poznałem przy tej okazji właśnie tego wydarzenia kilka osób. Część już ich znałem z wcześniejszych działań tutaj w Ukrainie. I to są osoby, niektóre z nich, większość w zasadzie, to są osoby z przeszkoleniem wojskowym, tak, czyli osoby, które odbyły służbę w polskiej armii i też osoby, które mają jakieś swoje specjalizacje, tak, czy to operator karabinu maszynowego, czy to snajper, czy to specjalista od rozpoznania, czy to operator ręcznych wyrzutni, tak zwanych RPG, no, ale tutaj w warunkach ukraińskich to bardzo często są czy to javeliny, tak, czy NLO. Więc znakomita większość to są tego rodzaju ludzie, ale muszę powiedzieć, że to nie są jakby ta jednostka nie tylko szuka ludzi z już przeszkoleniem wojskowym. Ja rozmawiałem, odbyłem długą rozmowę, zresztą będzie, uważam, że bardzo ciekawy wywiad w Onecie z dowódcą i szefem sztabu tej rosyjskiej jednostki i okazuje się, że tam funkcjonuje duża ilość ludzi, którzy niekoniecznie mają przeszkolenie wojskowe, różne umiejętności nabyli już na miejscu. Oczywiście oni cały czas mieli jakiś związek, czy to trenowali MMA, czy to jakieś inne sporty walki, no gdzieś tą stronę szli i ja muszę powiedzieć, że ta rosyjska jednostka, jeżeli chodzi o tą stronę ukraińską, cieszy się bardzo dużą estymą obecnie, więc można i tak, jak się okazuje, no ale no cóż, to wszystko będzie rozwiązane na etapie selekcji. Ja rozmawiałem z organizatorem tej polskiej jednostki, on mówi, no bardzo dużo rzeczy, czy albo może nawet większość rzeczy, to są nasze głowy, tak? Wyszkolić można każdego, tylko trzeba na to mieć trochę czasu, natomiast jego psychika to jest zupełnie oddzielna sprawa i tutaj podczas selekcji będzie się zwracać uwagę właśnie na to. A pociągnąłbym cię jeszcze za język trochę w kwestii Rosjan. I ilu Rosjan, o jakiej wielkości jednostce mówimy, tej oczywiście służącej pod dowództwem ukraińskim? Ja podałem w wyjściowym artykule bardzo precyzyjną liczbę tych Rosjan, natomiast ze względu na bezpieczeństwo bardzo wielu osób, jakby strona ukraińska poprosiła mnie o skonsultowanie tego tekstu i w trakcie tej konsultacji poprosili mnie również o to, żeby opisać to jako kilkadziesiąt osób. Ja to też zrobiłem, no to są kwestie bezpieczeństwa. Podstawowa zasada dziennikarza, po pierwsze nie szkodzić. Marcin, ja jeszcze zapytam o rzecz, którą poprosił mnie jeden z moich kolegów, laik, który kazał mnie zapytać ciebie o jedną rzecz. Czym to się różni, powiedzmy, obecność polskiego żołnierza w Legionie Międzynarodowym, a czym będzie się różnić od tego, gdy ona będzie typowo pod ukraińskim MON-em? Czy to się wiąże, bo często mieliśmy informację, że ochotnicy z Legionu Międzynarodowego wyposażają się często sami. Czy tutaj będzie podobnie, czy tu już mamy typowo jednostkę? Zresztą mówiłeś też o tym, ale czy to jest zasadnicza różnica obecnością żołnierza w Legionie Międzynarodowym, a w tego typu jednostce powstającej polskiej, czy istniejących rosyjskich, czy białoruskich?
No, z tym wyposażaniem się w Międzynarodowym Legionie, no to jest trochę prawda, ale to nie jest tak, że po prostu ukraińskie wojsko nie dba o ten legion, tak? Teraz wszyscy działają tutaj już na zasadzie ciągłego deficytu, tak? Więc no, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak dużej praktycznej różnicy tutaj nie będzie. Ta jednostka też będzie działała w pewnym stopniu w oparciu o własne środki. Oczywiście coś podstawowego dostaną od Ukraińców. No i przy zadaniowaniu do bardzo konkretnych celów, do bardzo konkretnych akcji, oni oczywiście będą takie wsparcie otrzymywać sprzętowe już, jeśli to będzie specjalistyczny sprzęt. Może taką różnicą będzie to, że Polacy twierdzą, że będą się tutaj w znacznym stopniu wzorować na tej najlepszej w tym momencie jednostce, czyli tej rosyjskiej. Zresztą Rosjanie deklarują tutaj pewną współpracę i wsparcie. Nietypowy zupełnie alians, prawda? No, tak właśnie jest. To są jednostki też w znacznym stopniu autonomiczne. Co to znaczy? To znaczy, że do pewnych zadań, znaczy mają, czasem mają zlecenia z góry, tak? Jest zadanie do wykonania, powinniście dać takiego, takiego i takiego specjalistę, weźcie taki sprzęt, ewentualnie coś tam wam dodamy. Ale też te jednostki działają autonomicznie w ten sposób, że wychodzą z własnymi pomysłami i mówią: słuchajcie, to my chcemy zrobić to, to i to. No i wtedy jest decyzja na tak i na nie. No i wtedy już, jakby one wykonują takie zadanie samodzielnie, bo czasem to jest współpraca kilku jednostek, ale jeżeli wykonują takie zadanie samodzielnie, no to cóż, są zdani sami na siebie, sami się organizują, sami wymyślają, co i jak powinno tam funkcjonować, jak to powinno być. Marcin, i ostatnie moje pytanie. Kiedy realnie z Twoich informacji możemy już usłyszeć o tym, że ta jednostka powstała i będzie operować na Ukrainie? Jeszcze jest za wcześnie, żeby podać jakikolwiek konkretny termin. Dajmy im z tydzień, dwa na taką pracę u podstaw, na taką pracę organizacyjną. I wtedy zobaczmy, na jakim oni są etapie. Co ważne, ze strony ukraińskiej, tam przedstawiciel oczywiście z oczywistych względów ukraińskiego Ministerstwa Obrony, i on powiedział, że z ich strony to jest bardzo szybko, oni nawet w ciągu tygodnia lub dwa są w stanie już przyznać Polakom książeczki wojskowe. No bo wiadomo, dopiero wtedy to będzie tak ostatecznie sformalizowane. Podkreślił właśnie, no, w obecności Rosjan też, że śmiejąc się trochę, że no, z wami Polakami to będzie znacznie łatwiej niż z Rosjanami, którzy jednak mieli do udowodnienia na pewne rzeczy. I to był znacznie dłuższy i wolniejszy proces. Z wami będzie szybciej, no natomiast no, musicie się zorganizować, musicie no, jakby zdobyć tą zdolność bojową, tak? Czyli ludzie, przygotowanie, sprzęt. Marcinie, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Wiem, że jesteś teraz na Ukrainie, że poświęciłeś nam tą chwilę. Państwa odsyłam, jeżeli interesujecie się kwestią Polaków walczących na Ukrainie i Legionu Międzynarodowego, na social media Marcina Wyrwała i oczywiście odsyłam do artykułu Onetu. Jeszcze raz Ci gorąco dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału. Dzięki, Marcin. Dziękuję.